Przyjrzyj się po niższej osi liczbowej. Na tej osi nie ma liczb, tylko są godziny. Moglibyśmy więc nazwać ją osią czasu, a nie osią liczbową. Zaczyna się od pierwszej 00, potem pierwsza 15, pierwsza 30, pierwsza 45 i na koniec druga 00. I pytanie jest takie: Która godzina zaznaczona jest literą A? Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie sami odczytać godzinę. Kiedy odpowiadamy na pytanie, która godzina, często określamy pełną godzinę i mówimy, ile jeszcze po niej upłynęło minut. Co do pełnej godziny, to chyba sprawa jest oczywista. Minęła pierwsza, ale do drugiej jeszcze nie dotarliśmy. Znajdujemy się po pierwszej i przed drugą. W takim razie pełna godzina, ta, która minęła, to będzie pierwsza i potem jeszcze jakaś liczba po pierwszej, ale nie po drugiej, bo jesteśmy jeszcze przed drugą. Ile minęło minut od pełnej pierwszej godziny? Podpowiedzią może być to, że punkt oznaczony literą A znajduje się pomiędzy pierwszą 15 i pierwszą 30. Pytanie, w którym dokładnie miejscu pomiędzy 15 i 30? Można określić to tak, że wygląda na to, że każda z tych małych kresek to jedna minuta. Policzmy i sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest. Od pierwszej, czyli minut po pierwszej. Pierwsza 1, pierwsza 2, minuty, pierwsza 3, 4, 5, ta grubsza kreska to 5, 6, 7, 8, 9, 10, kolejna grubsza to 10, 11, 12, 13, 14, 15. No i się zgadza. Tu jest 15 i doliczyliśmy kreskami też do 15. Każda z tych małych kresek to jedna minuta.

Oznaczają odstępy pięciominutowe. Możemy to łatwo policzyć. 1, 2, 3, 4, 5. Ten odcinek to 5 minut. Ten kolejny to też 5 minut, czyli kreska oznaczona jako A to 10 minut po pierwszej 15, bo 5 plus 5 to 10. Pierwsza 15 plus 10 minut. 15 plus 10 to razem 25. I odpowiedź. Godzina zaznaczona na osi literą A to pierwsza 25. 25 minut po pierwszej.